Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w malowniczej Dolinie Baryczy, gdzie swoje kiszonkowe królestwo, warzywne gospodarstwo rolne prowadzi wraz z mężem, bratem Michałem i jego żoną Ludmiłą Emilia Schneider. Teraz nie wyobraża sobie innego życia jak na wsi, ale nie zawsze tak było, ale o tym za chwilę. Odwiedzamy klimatyczną stodołę przy gospodarstwie, gdzie Emilia wraz z Ludmiłą tworzą swoisty kiszonkowy skansen rodziny Schneiderów, którzy kiszeniem warzyw zajmują się od pokoleń, już ponad 60 lat. Kiszonek i serca do rolniczej pracy jest tu naprawdę sporo. Piękny kolor. Popatrzymy sobie. On ma taką głębię, mocny właśnie kolor, jest taki esencjonalny. Tak się śmiejemy, że toasty wznoszone kiszonym buraczkiem są autentycznie na zdrowie. No, dokładnie. To jakie piękne. Ten czosnek jak zupełnie inaczej wyglądał kiszony, nie? A to są różne warianty buraczkowe. Kapusta kiszona biała z buraczkiem, kapusta kiszona. Cała nasza kiszonkowa rodzina, tutaj dziadek z babcią, dziadek Stefan i babcia Zosia. To jest mój tata i wujek, synowie, którzy potem kontynuowali. Tymczasem przenosimy się do tuneli foliowych, gdzie praca z jednej strony idzie pełną parą, a z drugiej w rytmie slow. W naszym gospodarstwie kisimy warzywa, ale my je przede wszystkim uprawiamy i można powiedzieć, że taką kapustę kiszoną znamy od ziarenka. Zobacz, tutaj są tysiące ziarenek kapusty, które właśnie wyrosły w takie motylki, jak to Ludmiła określiła właśnie. Dopiero co z każdego jednego ziarenka wyrośnie wielka główka kapusty. Niesamowite tak obserwować. Powiem szczerze, że na tym etapie kapusty nigdy nie widziałam. Nie, naprawdę, to jest dla nas to jest taki cud co roku, bo ziarenko jest wielkości maku, a potem jesteś na polu i widzisz 3, 5, 6 kilogramową głowę kapusty. Jak to jest możliwe? Jak to się stało? Tak, no to jest taki cud natury. Więc no, ja uwielbiam, w ogóle uwielbiam przebywać w tunelu, gdzie jest taki mikroklimat. Tak, czuć taki zapach parującej ziemi. Wiosenne, warzywne królestwo w tunelu foliowym. Tu właśnie widzę rzodkiewki. Mhm. I akurat przyjechałaś na ostatni dzień zbiorów pierwszych rzodkiewek, więc chodź, może razem pozrywamy rzodkiewki, które dzisiaj będziemy kisić. Uwielbiam kiszone rzodkiewki. Nigdy sama nie kisiłam. No to dzisiaj będzie okazja, tym bardziej, że to jest bardzo proste. Myślę, że coraz więcej osób teraz chce w ogóle nauczyć się, jak się kisi warzywa, prawda? Tak, i bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie cieszy, że jest moda na jedzenie kiszonych warzyw. Po pierwsze jest to bardzo zdrowe, no a po drugie właśnie mamy ręce pełne roboty dzięki temu. Czy mam wyrywać wszystkie rzodkiewki, czy, bo widzę, takie malutkie są niektóre. Tak, te malutkie sobie schrupiemy. Wyrywamy wszystkie, dlatego że już jutro będziemy w tym tunelu sadzić pomidorki. Tutaj obok już czekają rozsady pomidorów. Ale mamy piękne bukiety. Tak, nawet pamiętasz, była taka piosenka, kupię ci pęczek, rzodkiewek. Tak, gawędy. Dokładnie, zamiast bukietu kwiatów, tak? No i mamy. Piękne. Zebrane rzodkiewki teraz trzeba obrać. Ale tutaj jest... Sielsko. Manufaktura, sielsko. Sielska manufaktura pod drzewkiem. Tak. No, chcemy celebrować ten słoneczny dzień. Od zawsze wiedziałaś, że będziesz rolniczką, że zajmiesz się warzywami, tak jak twoja rodzina? Było to tak, że oczywiście urodziłam się w gospodarstwie rolnym i niejako nie miałam wyboru. Jako dziecko podobało mi się bardzo to, że mam kontakt z naturą, że jest ta przyroda dookoła. To wszystko zresztą traktowałam jako taką rzecz naturalną, którą każdy ma. Natomiast bardzo mi się nie podobały wakacje, które polegały głównie na pracach polowych. Akurat sezon ogórkowy zaczynał się z rozdaniem świadectw szkolnych. No i buntowałam się przeciwko temu. Jako nastolatka stwierdziłam, że zrobię wszystko, żeby doczekać do dorosłości i wyprowadzić się do miasta i żyć swoim trybem. W ogóle absolutnie nie miało to mieć nic wspólnego z warzywami, z polem, ze zbiorami. Zawsze mi opowiadałeś, że tata przekazywał ci taką miłość do ziemi i ten niedzielny spacer po polach, jak tak, rośnie. Tak, no to jest właśnie, to jest w ogóle niesamowite, że teraz ja to robię z moimi dziećmi. Mamo! I sobie wtedy przypominam mnie, jak się bardzo dobrze uczyłam.
chcąc właśnie zrealizować mój plan zmiany zawodu. I tata mnie zabrał na pole i mówi: Emilka, nie przejmuj się tymi ocenami, nie przejmuj się tą maturą. W ogóle nie musisz tej matury zdać. Patrz, ile ogórków. Zawsze będziesz miała co robić. A ciebie to mobilizowało, żeby jeszcze bardziej się uczyć? Oczywiście, że tak. Zdałam najlepiej, jak umiałam. Dostałam się na dwie najbardziej wtedy oblegane uczelnie we Wrocławiu. Wybrałam Akademię Ekonomiczną, Finanse. Dostałam pracę w bardzo prestiżowej firmie audytorskiej w Warszawie. Przeprowadziłam się tam. No i po roku, dwóch odkryłam, że brakuje mi niebieskiego nieba, zieleni, brakuje mi drzewa, które stoi i ja na nie patrzę, bo z mojego okna jeździły cały czas tramwaje i ja właściwie nie miałam spokojnego obrazu przed oczami, tylko cały czas ruch, pęd. Miałam to szczęście, że poznałam w pracy mojego męża, który okazało się, że też pochodzi z gospodarstwa rolnego, tylko sadowniczego z Lubelszczyzny. To jest też takie niesamowite, że do firmy, która miała przeolbrzymie wymagania i naprawdę trzeba było przejść ogromne sito, dużo zdać testów i rozmów, z ósemki wybrańców, a 2000 kandydatów wtedy było, w tej ósemce wow. Znalazła się dwójka dzieci rolników. To musiało być przeznaczenie losu. Tak, tak, ja tak to uważam. Po to tam poszłam. Trochę mi zajęło, żeby przekonać mojego męża, że wyprowadzamy się do Wrocławia, na Dolny Śląsk, blisko. 8 lat mieszkałam w Warszawie, tam się urodziły nasze dzieci. I mieliśmy przy wielkim centrum handlowym, w samym centrum Warszawy, ogródek działkowy, na którym co roku siałam ogórki. Bo ci ich brakowało. Tak. I rosło ich tak dużo, że zawoziliśmy je co sobotę do pobliskiego zoo dla świnek morskich, bo nie byliśmy w stanie sami przerobić. No i olśniło nas w pewnym momencie, że jeśli my się już rolniczo w centrum Warszawy urządzamy, to jednak to chyba nie jest dla nas. Stwierdziliśmy, że nie, no czas zwolnić. Czas zwolnić i się przeprowadzić. Wtedy jeszcze nie było pomysłu, że wracamy do gospodarstwa i tutaj będziemy kisić razem z moimi rodzicami, z bratem. Tylko po prostu przenosimy się do Wrocławia, Jarek zmieni pracę na spokojniejszą. A ja zajmuję się dziećmi, no bo wtedy mieliśmy 4-latkę, 2-latkę i noworodka. O! I z tym noworodkiem na ręku przeprowadziliśmy się do Wrocławia. I wrzucamy. Do kąpieli! Ale nastąpił taki moment kulminacyjny, kiedy zdecydowałaś o tym, że jednak trzeba wracać na wieś. Tak, tak. To właśnie był taki pierwszy znak. To ten warzywniak, do którego poszłam kupić warzywa dla dzieci, żeby ugotować coś na obiad. No i ja już wtedy byłam taką świadomą, zdrowego żywienia mamą, która dopytywała się o wszystko w warzywniaku. Okazało się, że ten warzywniak koło mnie był fantastycznie wyposażony, a pan bardzo miły i zaczął mi opowiadać właśnie, że tak, że on ma niesiarkowaną żurawinę, że ma soczewicę na wagę. I patrzę, że ma kapustę kiszoną, taką w woreczkach plastikowych, takich hermetycznie zapakowanych. No i powiedziałam do tego pana, że jak pan tak tutaj dba i widzę, że ma pan takie fantastyczne tu rzeczy, to ja mogę panu polecić taką jedną kapustę, która jest przepyszna, bo ta w woreczku to tak nie pasuje do tego całego tutaj asortymentu. No a pan do mnie z kowbojskim zacięciem mówi, że ja zapraszam panią tutaj za ladę. Ja mam beczkę kapusty, musi pani jej spróbować. Mój warzywniak stoi na tej kapuście. Gdyby nie ta kapusta, to właściwie ja bym nie miał co sprzedawać, bo ludzie przychodzą najpierw po kapustę, a to wszystko dookoła kupują przy okazji. Proszę pani, ja przed świętami sprzedaję tonę tygodniowo tej kapusty. Od 15 lat jest słynne z tej kapusty. Ja podejmuję wyzwanie, próbuję, a pan powiedział, jak pani spróbuje, zapomni pani o tamtej, co pani mi chciała polecić. No i wyobraź sobie, że ja dosłownie właśnie przyjeżdżam z Warszawy. Idę do warzywniaka we Wrocławiu, którym nie zamieszkałam. Próbuję kapustę tą z warzywniaka i ja mówię do pana, ma pan moją kapustę. Rozpoznałaś. Ja na końcu świata bym rozpoznała ten smak. Aż mam dreszcz. No, będzie, że ja też, bo to było tak coś niesamowitego. W ogóle świat się zatrzymał, my na siebie patrzymy. Ja mówię, to jest ta, którą chciałam panu polecić. No i od razu sobie przemyślałam, przypomniałam te wszystkie pochwały, które powiedział.
wcześniej o tej swojej kapuście. Ja mówię, kupuje pan od pana Iksińskiego. A on mówi, tak, jesteś jego córką? A ja mówię, nie, to nasz dystrybutor. Od lat tą naszą kapustą handluje. Nie, ale on mówił, że on sam kisi. No i wtedy obudziła się we mnie taka duma, taka sznajderka kiszonkowa. Takie, jak to? Przecież to nasze. Przecież to nasze. Ale on mi pokazuje etykietę, tam nie ma słowa o nas. No i dzwonię do taty, dzwonię do brata i mówię, czy wy wiecie, że ta kapusta jest super, że warzywniaki ją kochają, że ludzie ją uwielbiają. My głównie słyszymy, czy da się taniej. No właśnie, więc może zrobimy jakieś logo, etykiety, stronę internetową. No i tak się zaczęło. Dobrze zrobiłam, zostawiając Warszawę za sobą i świat finansów, i tabelki w Excelu. Oczywiście, że to mi się teraz bardzo przydaje, ale robię to na moich warunkach, w moim rytmie, robimy to razem. Spadłam po prostu. Przyjechałam do pracy, miałam urlop w pracy, bo kiedyś wykonywałam zawód cukiernika na Ukrainie. I tak przyjechałam, młody gospodarz, co się spodobał, kliknął. Okiem. Jak powiedział, że się nadajesz na żonę, bo umiesz zbierać ogórki na samolocie. A okazuje się, że nie tylko potrafię zbierać ogórki, jeszcze marchewki, kapusty i tak dalej, i tak dalej. Czyli też romantyczne, tak, romantyczne zrządzenie losu. Tak, to takie romantyczne, że musiałam w końcu wrócić wrzesień, grupa dzieci czeka na mnie. Pojechałam do pracy i 4-3 razy dzwonki wieczorem. Już byłaś dyrektora, już pisałaś na zwolnienie. Bo byłaś nauczycielką. Tak, tak. W kierniku młodych. Mm-hmm. No i tak to się stało, że pan Michał Schneider odpalił swojego Pythona. Przyjechał z rana, niedziela, wszyscy idą do cerkwi, jak to u nas, nie? A czarnej Pejton stoi pod bramą. No tu było wielkie zdziwienie i mamy, i wszystkich, i moje też. Wbił nawigację i sobie przyjechał. Miłość go przywiodła. Tak, tak przywiodła, ale ze sobą na pustony przyjechał. Przywiózł z pola ziemniaki, 3 ziemniaki w kształcie serca. Oja! To była miłość. Nie wiedziałam. To normalnie. Tak. Teściowa podziwiała takie ziemniaki, nigdy takich nie widziała. Z tego wszystkiego wzięła i ugotowała barszcz z tych ziemniaków. To cudowna historia. Wiedziałaś o tych ziemniakach w kształcie serca? Nie wiedziałam. Stałam się sznajder. Dobra dziewczyny, to teraz zakisimy pierwszą beczkę, wrzucamy rzodkiewki do kąpieli i umyjemy. No zobacz, podamy ręce i myjemy rzodkiewki. Spa rzodkiewkowe. Tak, dokładnie tak. Ale orzeźwiająca woda. Mm-hmm. Trochę grabieją paluszki. To prawda. No kąpcie się małe, kąpcie. Fajnie wyglądają z tymi ogonkami. O. A dlaczego właśnie zostawiacie takie ogonki? Bo potem ze słoiczka świetnie się je wyciąga właśnie za ogonki i zajada. Patrz, nigdy o tym nie pomyślałam. No, naprawdę. A kiedy one są już umyte, będziemy je wyławiać z takim sitkiem. To mam odsączone, umyte. Trzeba obowiązkowo pozbierać, bo potem gniją. Tak. Czyli jak dużo liście, to wtedy wybieramy. Takie... O, tu widzę jakiegoś. Tak, wybieramy wszystkie zielone listki, żeby nam... Te listki pływające to niestety pewnie moja robota. To jest sama natura i wrzucamy do beczki. Tymczasem, choć rzodkiewki jeszcze nie ukiszone, Marysia zaczęła już rozkoszować się ich smakiem. To 4 razy będą. Będą takie 4 wiaderka. Ładnie rozmieszamy tę solankę. Rzodkiewki już w beczkach. Teraz przyszedł czas na czosnek. Najważniejsze to jest, żeby ten czosnek przekroić w poprzek. Żeby od razu uwolnić olejki eteryczne. Jak pachnie. Bardzo, bardzo.
Ach, kiełbasa od razu. I zalewamy. Tak. I zalewamy. Zalewamy solanką. Tak, tutaj jest sól kamienna z mikroelementami. Ten koper dociska nam rzodkiewki. Rzodkiewki nam nie wypłyną na wierzch, bo będą tym koprem przyciśnięte. I to zakręcamy. I teraz 2 tygodnie będzie sobie kisło i gotowe. Gotowe. Mniam. Nie bez żalu opuszczamy to miejsce pełne miłości i pasji. Ruszamy w dalszą drogę smakowitym szlakiem na Górny Śląsk. Opisać kuchnię śląską w kilku zdaniach jest bardzo trudno. To mieszanina wpływów różnych kultur. Ślązacy poza konkretnymi daniami od zawsze uwielbiają jednak także wypieki. To właśnie na Górnym Śląsku powstaje jedyne w swoim rodzaju smakowite ciasto, które oprócz walorów smakowych znane jest także jako pieczywo obrzędowe. Od zamierzchłych czasów pieczone z okazji ważnych uroczystości, jak na przykład wesela. Odwiedzamy jedną z piekarni, gdzie powstaje ten słodki produkt. Panie Pawle, Kołocz Śląski jest panu bliski już od dzieciństwa. Kołocz Śląski już mnie jest bliski od lat 68, czyli 1968 roku. Ponieważ mama już w domu robiła kołocz i tak do tego się przywiązałem i cały czas mam kontakt z tym kołoczem. Czyli Kołocz Śląski, można powiedzieć, że naznaczył pana karierę zawodową. No tak można powiedzieć. Jakie ma pan wspomnienia związane z Kołoczem Śląskim? Jak pan chodził na wesela jako dziecko? Tak, to znaczy to były wspomnienia, a później jak mnie jeszcze dostawali kołocz. Pamiętam, że bardzo mi się cieszyli, jak przynosili, mówię, weselni, to była młoda para albo młody pan, albo młoda pani, przynosili kołocz. To my już czekali, bo to, mówię, nie było to na co dzień kołocz, tak jak teraz go można kupić, to było sporadycznie, że się to zdarzyło. I każdy się cieszył i ten kołocz był zjedzony od początku do końca, nie było nic wyrzucone. Kiedyś to było tak, że po prostu już ludzie wiedzieli, gdzie tam się szykuje wesele, nie patrząc, że to była rodzina, ale cała wieś składała się i przynosiła, to się nazywało poczta. Przynosili, powiedzmy, jajka, mąkę, cukier, ser. No, przynosili to i niekiedy się to tyle tego nagromadziło, że nawet wystarczyłoby na 2 wesela. I z tego robili. I później została ta wieś tym obdarowana. Przy samej produkcji tego kołocza, kołocz potrzebuje ciepła. Znaczy ciepła w tym sensie, że musi też być pomieszczenie. Nie można tego w pomieszczeniu zimnym robić, bo nie będzie to gorowało. W ogóle inaczej później taki kołocz będzie wyglądał po upieczeniu. Ma pan sentyment do tego kołocza? Mam sentyment, bo mogę powiedzieć, że mnie teraz przez jakiś czas nie było, to już nawet się stęski. Jakbym teraz przyszedł na ciaskarnię, to pierwszy jakbym doszedł do tego kołocza, to już 4 kawałki zjadł. Czy jest pan dumny z tego, że Kołocz Śląski ma unijny certyfikat? Tak, tak. I on jest rozpoznawalny, bo mówię, jest znaczek. Kołocz Śląski to marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. My teraz sprzedajemy też bardzo dużo kołocza za granicę, tego Kołocza Śląskiego certyfikatu. Byliśmy i w Francji, byliśmy w Belgii, w różnych innych państwach, gdzie ten nasz Kołocz Śląski został po prostu rozpoznawalny. By ciasto cieszyło podniebienia, najpierw musi powstać pulchne ciasto drożdżowe. To właśnie w tym miejscu zaczyna się pierwszy etap produkcji Kołocza Śląskiego? Tak, w tym miejscu. Tutaj mamy przygotowane surowce, czyli wszystko to, co jest potrzebne i tu następuje miesienie ciasta. Tak ciasto zostanie zamiesione, na chwilę odstaje i później go przygotowujemy do wałkowania. Ciasta drożdżowe są popularne w całej Polsce. Jednak tylko w rejonie Górnego Śląska można skosztować Kołocza Śląskiego, którego tradycja wypiekania sięga XVIII wieku. Jego nazwa pochodzi z Gwary Śląskiej i nawiązuje do dawnego kształtu ciasta przypominającego koło. Dopiero w XIX wieku placki przybrały formę prostokątną, co było związane z rozpowszechnieniem się piekarników i stosowanych w nich form na ciasto. W języku polskim wypiek nosi nazwę kołacz. Jednak gwarowe określenie zyskuje na popularności. Do tego wyjątkowego produktu stosować można wymiennie obie nazwy. Kołocz Śląski i Kołacz Śląski. Obie zostały zarejestrowane jako chronione oznaczenia geograficzne w Unii Europejskiej w 2011 roku. Oryginalny kołocz śląski wypiekany jest w 4 odmianach. Bez nadzienia, z farszem serowym, makowym bądź z jabłkami. Ciasto powinno mieć wysokość około 3,5 cm i mieć kształt prostokąta. Ważnym jego elementem jest maślana posypka.
I jaki jest kolejny etap powstawania kołocza śląskiego? Ten etap, który myśmy widzieli, to było nakładanie sera maku i później kruszonki, nakładanie kruszonki. I po jakiś tam, jak już ma odpowiednią garę, wkładamy go do pieca. I po, no, czas zależy w wypieku od temperatury pieca i mówię też o to od jakości, znaczy kołocza, na przykład z makiem, ze serem będzie dłużej, z jabłkiem się krócej piecze. Na ogół, ale to parę minut. I później etap, jeżeli ten kołocz idzie do wysyłki, to my się staramy go nie na blach trzymać, tylko wystudzić go i studzimy go na deskach, bo drzewo cieplej oddaje ciepło i po prostu prędzej jest wystudzony, żeby można go spakować. Bo nie można gorącego kołocza spakować, no bo się zrobi glina, bo będzie woda gliniasta i ten kołocz nie będzie. Znaczy będzie miękki, ale po prostu nie, to będzie kołocz, bo kołocz musi być po prostu grubiący, tego się to musi czuć, że to jest kołocz. Ten posypkę, że po prostu nie będzie taka, po prostu się załamie, to jak się ugryzie, to musi grutać. Na tym to jest praktycznie dobry kołocz. Po wyrobieniu ciasta, ciasto trafia na stół. I na stole jest, musi być zważone na odpowiednie kawałki i idzie ciasto do wałkowania. My mamy wałkownicę, czyli wałkujemy to na wałkownicy, a końcowy etap już jest później, tylko się poprawia. Jeżykiem się przejedzie, jeżykiem po to, żeby nie było trochę żyków powietrza, nakładał się masę makową, jabłkową albo serową. W końcowym, po wyrównaniu tego końcowa faza to już nakładanie kruszonki. I to jest cała opcja i produkcja kołocza śląskiego. Obecnie kołocze śląskie piecze się nie tylko na wesela, ale także z różnych innych okazji rodzinnych i towarzyskich. Ciasto z historią można kupić w cukierniach, piekarniach i sklepach spożywczych, ale prawdziwe gospodynie śląskie wolą same wypiekać go w domach, a to z pewnością niełatwe zadanie. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. I teraz 2 tygodnie będzie sobie kisło i gotowe. Gotowe. Mniam. Dokładnie. Super. To czekamy 2 tygodnie. Masz dzisiaj ostatni dzień zdjęciowy.